Dziękuję za gratulacje, ale to przede wszystkim drużynie trzeba gratulować. To oni tutaj udźwignęli ten ciężar gatunkowy meczu. Zagrali bardzo dobrze i właśnie takiej gry oczekuję ja, oczekują kibice, oczekują wszyscy związani z klubem. To nie była tylko sama walka, tak? To była walka poparta dobrą grą, ale też przede wszystkim poparta wykonywaniem założeń, które mieliśmy. Można powiedzieć, że dzisiaj drużyna w 100% te założenia wykonała na palcach jednej ręki. Mógłbym policzyć rzeczy, w których mógłbym się przyczepić, tak, do chłopaków. Ale też nie podniecajmy się, to jest naprawdę pierwszy malutki kroczek do tego, żeby się utrzymać. Tak, chwilę się pocieszymy, ale cały czas czeka nas bardzo ciężka praca, czeka nas pokora i ciężka praca. No, cieszę się, tak, bo to jest pierwsze zwycięstwo od momentu, gdy zostałem trenerem. Na pewno tutaj zgodzę się z trenerem, że Polonia rzeczywiście jest w dole tabeli, ale to jest zespół, który w każdym meczu prowadzi grę przez długimi okresami. To jest zespół, który prowadzi grę. Także myślę, że te konferencje, które miałem oprócz jednej po meczach, tak, to nie była kurtuazja ze strony trenerów, że cieszyli się, że zdobyli punkt albo nie stracili bramki. Także ja uważam, że jesteśmy w dole tabeli, ale naprawdę jesteśmy bardzo dobrą drużyną i mam nadzieję, że ten mecz, to zwycięstwo, bo to można powiedzieć, że to było takie piłkarskie święto, wreszcie pogoda fantastyczna. Kibice, światła, tak, cała oprawa meczu, oczywiście stawka też, pokazała, że ta drużyna naprawdę jest w stanie wygrywać z każdym, tak. Także cieszymy się, ale już powoli myślimy o kolejnym meczu. Dziękuję.